Czy Polska stanie się Palestyną Europy? O tym w najnowszej książce Krzysztofa Balińskiego. Książka dostępna na kapitalbuk.pl. O co chodzi? Program poświęcony sprawom ważnym. Leszek Szymowski, witam szanownych Państwa bardzo serdecznie i jak co piątek zapraszam na historię osoby skrzywdzonej przez system. Dzisiaj historia tragiczna i śmieszna zarazem. Historia człowieka, pana Piotra z Kaszub, który postanowił wydać wojnę punktom karnym i właśnie boryka się z problemem nieznanym w żadnym innym ustroju. Pan Piotr, po tym, gdy, ponieważ jako handlowiec dużo jeździ, dużo pracuje i dwa razy w ciągu ostatnich 15 lat zabierano mu prawo jazdy, zbuntował się i zrobił sobie prawo jazdy w innym kraju. Zrobił sobie prawo jazdy w kraju, którego nazwy ze względu na algorytmy politycznej poprawności nie mogę wymieniać. Powiem tylko, że jest to kraj położony niedaleko Palestyny i kiedy zrobił to prawo jazdy w taki sposób, że po prostu tam pojechał służbowo na 2 czy 3 tygodnie, złożył taki wniosek, zapłacił 50 albo 100 dolarów za przepisanie prawa jazdy i przepisano mu prawo jazdy z polskiego na to tam lokalne. I pan Piotr zaczął się nim posługiwać. No, minął jakiś czas, zatrzymany został przez patrol nieoznakowanej policji na autostradzie A1 na odcinku Gdynia-Łódź. Zjechał z prędkością 145 km na godzinę w miejscu, gdzie jest ograniczenie do 120. I policjanci zaproponowali mu punkty karne. Pan Piotr odmówił przyjęcia punktów karnych, zgodził się zapłacić 300 zł mandatu, ale niewzruszeni policjanci przyznali mu punkty karne na podstawie cudzoziemskiego prawa jazdy. No, pan Piotr ryknął śmiechem i nie przejmując się tymi punktami, zapłacił ten mandat, jeden, drugi, trzeci, aż w końcu po 3 latach zatrzymał go kolejny patrol policji i stwierdził, że zabiera mu cudzoziemskie prawo jazdy wydane przez ten kraj położony niedaleko Palestyny za przekroczenie limitu punktów karnych. No, zdziwienie pana Piotra było solidne, bo nie wiedział o tym, że nawet na cudzoziemskie prawo jazdy mogą polskie władze nakładać punkty karne. Jest to przecież niezgodne z międzynarodowymi porozumieniami. No, wywiązała się dyskusja z policjantami z ruchu drogowego, którzy zabrali prawo jazdy panu Piotrowi i dali mu takie pokwitowanie, z którego wynikało, że tam 24 godziny może jeszcze jeździć. Prawo jazdy jest mu zabrane i policjanci go pouczyli, że odeślą to prawo jazdy do ambasady tegoż zacnego państwa. No i tak się stało. Pan Piotr zgłosił się więc po 4 dniach do ambasady, która to prawo jazdy mu oddała. Pan Piotr, jako człowiek wścibski, ciekawski i dociekliwy, postanowił zwrócić się oficjalnie do rządu tego państwa, któremu to prawo jazdy wydało, i wysłał do nich oficjalne pismo, czy jego prawo jazdy jest skażone jakimiś punktami karnymi. No, przyszło po miesiącu odpowiedź, że nie. Pan Piotr przetłumaczył ją z języka bardzo starego na język polski i poprosił tłumacza przysięgłego o podbicie pieczątki i zaczął z tym prawem jazdy znowu jeździć. Minęły 4 miesiące i pana Piotra dopadł patrol policji drogowej na autostradzie, tym razem S7. Na autostradzie numer 7, czyli na autostradzie Gdańsk-Warszawa, dopadł go patrol policji, który stwierdził, że nie posiada uprawnień do poruszania się samochodem, gdyż zostały mu one cofnięte. No, wywiązała się dyskusja między panem Piotrem a sympatycznymi policjantami, którzy stwierdzili, że on ma prawo jazdy zabrane. No, pan Piotr pokazał, że ma. No, jak może mieć zabrane, skoro ma w kieszeni? Jak może mieć punkty karne, skoro rząd tak szacownego, zacnego państwa w osobie Ministerstwa tam Transportu i Komunikacji osobiście napisał, że żadnych punktów karnych nie odnotowano na tym prawie jazdy. Policjanci się zreflektowali, że przecież kwestionowanie takiego stanu rzeczy to mogłoby być nie tylko jeszcze łamanie prawa, ale jeszcze antysemityzm w dodatku, więc dzwonili tam po różnych oficerach dyżurnych. Oficer dyżurny tego miasta, gdzie został zatrzymany, zadzwonił do wojewódzkiego, wojewódzki do oficera dyżurnego w Komendzie Głównej. No, w każdym razie najtęższe umysły policyjne debatowały przez 2 godziny
dziwi, co zrobić z prawem jazdy pana Piotra i ostatecznie zabrano mu to prawo jazdy znowu, a przeciwko niemu skierowano do niezawisłego sądu wniosek i jeszcze wcześniej do prokuratury wniosek o kierowanie, doniesienie o kierowanie samochodem mimo odebranych uprawnień. Pan Piotr stawił się więc w siedzibie apolitycznej prokuratury w charakterze podejrzanego i pokazał apolitycznemu prokuratorowi polskie prawo jazdy. Apolityczny prokurator, który sprawą się zajmował, sprawdził w systemie i okazało się, że nikt polskiego prawa jazdy panu Piotrowi nie zabrał, a zatem polskie prawo jazdy nadal jest ważne, obowiązuje i pan Piotr może tym prawem jazdy się posługiwać. Ale nie może się posługiwać prawem jazdy wydanym przez inny kraj, bo pan prokurator wpadł na jakiś taki pomysł, że znalazł jakieś prawo, które mówi, że obywatel polski to ma prawo, ma obowiązek się posługiwać tylko prawem jazdy wydanym przez Polskę, jeśli ma dwa i tak dalej, i tak dalej. No więc w każdym razie sytuacja jest tutaj dość ciekawa, bo pan Piotr ma dwa prawa jazdy. Jednego nie wolno kwestionować, bo mogłoby to być antysemityzmem. Na drugim nie ma żadnych punktów karnych. Policjanci zabrali mu już raz to cudzoziemskie, ale ambasada mu zwróciła. I rząd oficjalny państwa, który wydał to drugie prawo jazdy, stwierdził, że żadnych punktów karnych tam nie ma. No i znowu tutaj się wchodzą w grę jeszcze inne międzynarodowe przepisy, które mówią, że państwo nie może dysponować dokumentem wydanym przez drugie państwo. To znaczy, no nie może rząd polski na przykład wydać prawa jazdy izraelskiego, albo izraelski rząd nie może wydać prawa jazdy polskiego i tym samym nie może zabrać. W związku z czym pan Piotr prowadzi sobie wojenkę prawno-biurokratyczną na punkty karne i coś tam jeszcze z policją, tracąc przy tym astronomiczną ilość czasu na rzeczy bez sensu, bo socjalizm jest to ustrój, w którym bohatersko pokonuje się problemy nieznane w żadnym innym ustroju. Koledzy pana Piotra starają się też wyrobić sobie obcojęzyczne prawo jazdy, żeby je mieć i żeby w razie czego pokazywać policjantom. Problem prawny polega tutaj na tym, czy polskie władze mogą nakładać punkty karne na prawo jazdy cudzoziemskie. I policjanci twierdzą, że tak, kierowcy twierdzą, że nie. Policjanci mogą nawet zabrać takie prawo jazdy, ale wówczas mają obowiązek odesłać je do ambasady, która ma obowiązek zwrócić takie prawo jazdy właścicielowi. I to rodzi podejrzenie, że ci Polacy, którzy mają prawo jazdy wydane przez inne kraje i się nim posługują, zaczną przeciwko władzom polskim znowu występować do sądu, a potem do Strasburga, domagając się odszkodowań za ewidentne łamanie prawa, bo w myśl prawa międzynarodowego polskie władze nie mogą zabrać prawa jazdy wydanego przez państwo inne. Także, proszę Państwa, ciekawostka z życia polskich kierowców. Zobaczymy, jak to się wszystko skończy dalej. Natomiast osobnym skutkiem jest to, dlaczego ja mówię, że pan Piotr jest ofiarą tego systemu, bo on traci czas na głupoty. To jest przedsiębiorca, handlowiec, który sobie świetnie radzi w biznesie. Zamiast rozwijać firmę i płacić podatki i zatrudniać ludzi, zajmuje się idiotyzmami. No, socjalizm to jest ustrój, w którym się bohatersko pokonuje problemy nieznane w żadnym innym ustroju. Dziękuję Państwu serdecznie za uwagę. Skoro mówimy o ustroju, to moja książka Operacja Okrągły Stół, której ostatnie sztuki właśnie schodzą i robimy dodruk i nowe wydanie. Poprawione, rozszerzone i uzupełnione. Przypominam Państwu jak zwykle o subskrypcji mojego kanału. Bardzo proszę, subskrybujcie, nie zapominajcie o tym. Zbliżam się do 60 tysięcy subskrybentów i bardzo chciałbym przekroczyć ten próg z Państwa pomocą oczywiście. Bardzo Państwa proszę o udostępnianie, o komentowanie moich materiałów, o lajki w górę. To wszystko dla zasięgów, bo bez Państwa pomocy YouTube nie będzie promował moich materiałów. Tym z Państwa, którym szczególnie się podoba to, co robię, to, co mówię, to, jak patrzę władzy na ręce i chcielibyście Państwo mnie wesprzeć, to zostawiam w opisie filmu linki do zrzutki, do PayPala, do Patronite'a, numer mojego rachunku bankowego. Wszystkie Państwa wpłaty są przeznaczone na rozwój tego kanału. Przypominam też Państwu,
Państwu, że spotykamy się 16 marca w Domu Rzemiosła przy ulicy 10 lutego 33 w Gdyni na pierwszych organizowanych przeze mnie targach książki patriotycznej, gdzie będziecie Państwo mogli spotkać wielu znamienitych autorów ciekawych książek o sprawach dla Polski ważnych. Będzie Stanisław Michalkiewicz, Stanisław Srokowski, Marcin Rola, pani dr Ewa Kurek, Adam Wielomski, Tomek Sommer, Piotr Szlachtowicz i wielu jeszcze innych, w tym niżej podpisany. Do zobaczenia.